O jaja. No to teraz nic nie zostaje jak wciągarka do wytestowania. Niby zimno. Miałem coś nagrywać, dlatego nie założyłem rękawiczek. Niby zimno, ale każda okazja do tego, żeby wyjechać sobie kładzikiem, jest dobra. Właśnie jadę do Kacpra. Gdzie ta karta? Materiał do vloga mu zawieźć do montażu. Przy okazji odwiedzę sobie Mariusza, od którego kłada kupywałem. Wersja Mariusz. Bo jest sprawa obornika otwarta. To znaczy wy mi powiedzcie, czy jest otwarta. Czy ten obornik jeszcze można do 30 listopada stosować, czy nie? Coś tam się zmieniło w tych przepisach? Jak ja tu jestem ładnie ściśnięty, teraz trochę lepiej. Jak się zaciśnie tą szczękę, no, ale to się jeszcze rozejdzie. Posłuchajcie tego. Dobra, lecę z koksem. Ale to ma moc. O panie. A tu co? No tak się nie robi. Kawałek placu nieużytku. Koło drogi, proszę. Jakie piękne, dzikie wysypisko. No to znaczy nie piękne. I tak tylko możecie Kacpra zobaczyć. Czyli patrzcie, jak on montuje te filmy przed tym swoim komputerem. Montaż w brudzie. Montaż, tutaj ma karty pamięci w tym. Tutaj co musisz robić na tych kolanach, że takie brudne? To od procesora. Od procesora. Gdzie ta karta teraz? To się już kameruje? Budowa do przodu. Sorry za moje fryzury, ale no w kasku jednak takie nieco są przyklepane. Budowa idzie do przodu. Rekuperacja jest. W środku ocieplaliśmy poddasze. Główne prace teraz się toczą na zewnątrz, czyli przyklejanie płytki klinkierowej. Natomiast jak będzie zimno, no to wiadomo, będzie się tutaj działać w środku. W sumie tu w środku nic nowego nie będzie. Dobrze to idzie. Palety, które przywoziłem, już jak widzicie, w środku. Złożone, żeby jakiś przymrozek nie złapał. Tutaj mamy fugę. Fuga szara. Kolor już wybraliśmy. Praktycznie wszystko z Kreisela, czyli od początku do ocieplenia była siatka. Tutaj jest fuga wodoodporna, mrozoodporna. Zapobiega wykwitom, to jest bardzo ważne przy tym klinkierze. Tutaj mamy klej z Kreisela też do płytek. I ten sam temat taki, który będzie najlepszy oczywiście. A dalej grunt. Grunt był wykonany już trochę wcześniej. Przed przyklejaniem. Wyrównuje, zwiększa chłonność. No czyli cały taki systemik, który jest bardzo ważny podczas budowy. Tak, żeby gdzieś po drodze nie dać ciała. A słyszałem, że zdarzają się takie przypadki, nieodpowiedni dobrany materiał typu klej i płytki potrafiły odchodzić. No tego byśmy nie chcieli. Tutaj są produkty, które są przystosowane do tego. Tylko do tego. No jest konkretnie pod to, co robimy.
Zaraz mam nadzieję, że zobaczymy w pełnej okazałości całe ściany przyklejone płytek. Tutaj taka fuga bardziej świeża, a wyżej już sprzed kilku dni, no jest jaśniejsza. Trochę aparat rozjaśnia, na żywo jest troszeczkę ciemniejsza, ale tak to wygląda po wyschnięciu. A to jeszcze są płytki do czyszczenia. Ten taki szary kolorek to jest właśnie grunt, po to żeby taki chropowaty, po to żeby to się trzymało wszystko do styropianu. Wcześniej oczywiście, no to już tutaj Marek wybory dokonywał, już nie pierwsza taka elewacja u niego, nie pierwsza płytka klinkierowa, no całe hotele obklejał, więc doświadczenie ma i w zasadzie robi na Kreizelu, jest bardzo zadowolony, to się wszystko trzyma już tam kupę lat na jakichś budynkach, więc od początku szedł pod styropian, klej i tak dalej, bo o dziwo, my na takim wzorniku sobie zrobiliśmy, fugę sprawdzaliśmy i powiem wam, z tą nogą pokaż, że jak złapałem to, taki mały kawałeczek waży, naprawdę to waży, także ważne, żeby to się trzymało ściany jednak. Na razie jeszcze jakichś efektów końcowych nie będziemy tutaj pokazywać, niech ta ściana cała będzie dokończona, rusztowanie ściągnięte, zafugowane i może dopiero wtedy jakieś szczegóły, ale zapowiada się naprawdę ciekawie. Ja tak trochę byłem negatywnie do tego nastawiony, bo ciemne. Natomiast im więcej tego jest na ścianie, tym bardziej mi się to podoba. Naprawdę. Mały kawałeczek, kompletnie popatrzyłem na to. Nie, to nie będzie fajne. Natomiast im więcej płytek jest przyklejonych, tym, no, tym dla mnie to lepiej wygląda. Czas na nią przyszedł. A ja czekam na kombajn. Mam nadzieję, że dziki doszczętnie mi tam tej kuku nie zjedzą. Korzystamy z pogody, tak żeby jeszcze przed zimą się zamknąć tutaj jednak. No, mam nadzieję, że się uda. A wszystko wskazuje na to, że tak. A co to za Inuma? Nie pokazuj takich starych gratów moich. Starych gratów? Tak, to dobrze. Ja ten, tą moją Inumę nabudowaną ostatnio patrzyłem, po ile ją sprzedają. Ktoś tam wystawił za 11,5 tysiąca. 2000 litrów, 24 metry. No. Człowieku, ja tego... To ja zrobimy reklamę, mam do sprzedania. 5 tysięcy litrów, 28 metrów, nawigacja, 20 rok. 5 dych. Ja swojej Inumy nie oddaję. Nie, no. Wiesz co planuję? Jak jakieś warzywa mi skoczą, to zostawiam JCB. Opryskiwacz i osobny opryskiwacz do tego. Ja chciałem do ziemniaków, tylko ma za szerokie koła, do tego mam żubira do ziemniaków, a tutaj... Ale to jest porządny sprzęt. Powiem ci, że to co u mnie to jest praktycznie to samo. Ale wiesz co, jest z tego, ten mam zapasowy, nowy, gdzieś szukałem. Najlepsze w niej to jest, że napęd na... Patrz, ja w żubirze ciągnę hydraulicznie, a tu mam pompę hydrauliczną do dociągnięcia zestawu. Do zaciągania. 4 minuty, 5000 litrów. No. 1200 litrów na minutę wyciągnę. No. Fajna sprawa. Jest to na opryskiwacz mam wypryskane 70 tysięcy hektarów. 70 tysięcy? Patrz jak wygląda. Lance, wszystkie prościutkie, żadnego spawu. Nic jest, nigdzie nie masz spawu. No. Najgorsze to są te hydrauliczne wężyki, co nie? Że one potrafią gdzieś tam się... Na końcach. To co ty mówisz, to masz te... A nie, to w tej nie mam, sorry, w tej nie mam. Ale to nie są powietrzne te? Nie, nie, nie. On jest włączony na powietrze, ale włączony masz całe sekcje, widzisz? Także tu nie jest tak, jak ty miałeś te małe wężyki. No. Te małe, cienkie wężyki masz na górce. No. One czasami pękają. Jeszcze potrzebuję od Mariusza taką drobną usługę zrobić. W krzakach schowany, bo podobno śmierdzi. Ale to ma śmierdzieć. Po to ta maszyna jest. Mam tego kurzaka trochę. Więc przydałoby się to... Oj, Mariusz. Mariusz. Takie talerze. O kurde. Nic, mam nadzieję, że się dogadamy jakoś. O, to w obecnym sezonie to jest temat na czasie, bo sporo osób jednak inwestuje w obornik, azot drogi i się rozrzuca. Kto wie, czy nie trzeba będzie zainwestować w rozrzutnik do obornika swój. Stary jakiś był, ale to nie robota, takim to. Tylko pytanie, czy ja tu fadromą dosięgnę przy ładowaniu.
No, kurde. I zaś problem. Nie po polu, Mariusz. To moje. Nie ten. Jeszcze możesz oddychać? Co? Nie zasmrodziłeś się. A czuję ty? Ja nie czuję. Czujesz coś? Tak. COVID? No teraz coś zalatuje. Może COVID. Teraz coś zalatuje. Nie, ja czuję. Ależ tak bardzo nie śmierdzi. No bo już umyty, a patrz jeszcze jak śmierdzi. Albo faktycznie COVID. Ty, a jak do tego Fadromu podjadę, to tam załaduję? To moją na pewno, to ja ci w zestawie dam od razu. Kurde, wysoki to jest. Ale zależy ile ton, bo ja sypię 10 na hektar. To tak trzeba powoli jechać, bo żeby wał. Nie, to u mnie jest mniej dużo. Ja nie mam dużo, co nie? Tam dwa auta przywiozłem, to... Całkiem przypadkowo zajechałem. Nie planowałem tego. Nie planowałem. Mariusz gdzieś już znikł. Nie wiem gdzie jest. Ale dalej tak zapierdziela. Nie chciałbym z nim jeździć, naprawdę. Nie. Oj, Mariusz. Teraz moja kolej. Z tych. Co? Nie. Ja na razie jeszcze po polniakach muszę pojeździć. To nie dla mnie taka zabawa. Ja się obrudzę, co ty? Grzesiowi nie powiedziałem, co ma włączyć. Może się zakopię. Ciągarka do wytestowania. Zapomniałem ci powiedzieć, żebyś w tym miejscu nie jechał, bo tu jest taka dziura. Co? No co, ciągarka. Albo wiesz co, ja już muszę jechać, bo się spieszę. Ja bym sam na to nie wpadł, Mariusz. Na co? Nie wpadłbym na to, żeby tu wjechać? No. Nie, ja na takie zabawy to jeszcze nie jest mój czas, a zapomniał mi powiedzieć, żebym w tym miejscu nie jechał. To ty, wiesz co? Teraz ja próbuję po twoim śladzie przejechać, zobaczymy czy ja wyjadę. No jedź. Wersja Mariusz. Wiem jaki błąd popełniłem, myślałem, że to tak na spokojnie pójdzie, a to trzeba... Ogień! Jeszcze raz, daj nagrać. Nie. Daj. Nie ma. Nie, Mariusz, nie trzeba. Grzesiu, jego drugie podejście. Obstawiam, że wyjdzie. No, nie masz innego wyjścia. Mamy problem, bo haka nie wyciągniemy, bo jest pod wodą. Dopiero dzisiaj krzesz maszyna przeszła. Woda mi się nalała, zobaczcie, ja skarpetek nie ubrałem. Buty ocieplane. Kasiu, co? Jak ci zupa smakowała? Co ty? Trudne chwile masz? A co z tą zupą nie tak, bo nie wiem czy spróbować. Mogę spróbować, czy lepiej nie? Nie smakowało. Jak? No, tak nie smakowało, że ja się do miski wyplułem. Wyplułeś do miski? Tak. Dobra, ja zaryzykuję. Na swoją odpowiedzialność to biorę.
Bardzo dobra jest. Nie, ani nie ostra, ani taka łagodna. Czyli cały gar dla nas, tak? Ania, a teraz nic nie będzie słychać przez dzwony, co? Dostaliśmy piękny prezent, naprawdę. W ogóle się nie spodziewaliśmy. Tutaj państwo przyjechali specjalnie go wręczyć, ale już... Ja się mówię, że w sypialni musimy podnieść. Ale Livia już nie chce go oddać, no właśnie, już widać, że... Ja dam do biura na razie, dobrze? Dam do biura, a później weźmie...